poranku. Spóźniony czekasz już na przystanku. Za plecą słyszysz głos, wszystko umiera. Ty zastanawiasz się, dlaczego właśnie teraz. A rozgląd, co słychać, to stacja wolność. Nadaje komunikat, od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno przyjrzeć. Do stracenia nie masz nic. W dniu dzisiejszym mamy wieczorny wywiad dla Metalowego Bicia Serca i dziś moim gościem będzie wokalista Farben Leire, Wojtek, i myślę, że gość będzie chciał sobie powiedzieć 2-3 zdania. Cześć, Wojtek Wojda, zespół Farben Leire. 2-3 zdania. No, zespół Farben Leire to jest zespół, który powstał w 1986 roku, czyli 35 lat temu. Jedyną osobą, która gra w tym zespole, w tej kapeli do dzisiaj, jestem ja. W związku z powyższym jestem jedynym obecnym muzykiem zespołu, który obchodzi 35 urodziny, natomiast no, generalnie przyjęło się, że zespół obchodzi 35 urodziny. To tyle mogę powiedzieć słowem wstępu. Kapela pochodzi z Płocka, czyli z serca Mazowsza, i zaczynaliśmy jako zespół garażowy. W tej chwili funkcjonujemy już jakby jak przystało na profesjonalny zespół. Czyli żyjemy z muzyki i to jest nasze też, oprócz pasji oczywiście, źródło utrzymania. Jasne, Wojtek, bo dokopam się do informacji zawsze przed wywiadem, staram się poszukać jeszcze głębiej, jeszcze więcej informacji, że nazwa Farben Leire pochodzi z poezji Juliana Tuwima. Czy to prawda? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, na pewno najbliżej korzeniom tej nazwy jest Tuwim, ze względu na to, że ja kiedyś w czwartej klasie liceum, jeszcze wtedy były licea, potem były gimnazja, teraz sportem są licea, w czwartej klasie liceum maturalnej przy powtórkowych lekcjach do matury przerabialiśmy i przypominaliśmy sobie twórczość Tuwima, a ja na tej lekcji taki był traf, nudziłem się i spisywałem sobie ewentualne nazwy do zespołu, które chcę za jakiś czas założyć. I wpadła mi w ręce nazwa Farben Leire z tomiku Kwiaty Polskie. I to był 85 rok, mniej więcej okolice marca, kwietnia. Rok później, kiedy zakładałem zespół z Markiem Knapiem, na pewno spotkaliśmy się, to na to spotkanie przyszedłem z tą kartką wtedy pisaną na lekcji i wśród wielu nazw było Farben Leire. Więc rzeczywiście Tuwim był największą inspiracją, jeżeli chodzi o tą nazwę Farben Leire, ale mnie też kręciło kilka rzeczy wtedy. W latach 80. za komuny nazwanie się po niemiecku już było pewnego rodzaju prowokacją, a punk rock od samego początku opierał się na prowokacjach, więc mi to się już podobało, to, że będziemy mogli wsadzić kit w mrowisko i nazwać się po niemiecku, czyli już tam zaczną się pytania, dlaczego, a po co, na co, a nam o to chodziło. Po drugie, podobało mi się tłumaczenie tej nazwy, nauka o barwach, lekcja wychowania plastycznego. Też uważałem, że jest to ciekawa historia dla zespołu. Zawsze warto, żeby nazwa coś oznaczała i z czymś się wiązała. Jeżeli mówimy o nauce o barwach, lekcji kolorów, bo tak w wolnym tłumaczeniu oznacza Farben Leire, no to ona się wiąże z naszym podejściem do muzyki. Czyli Farben Leire to jest zespół, który nie boi się różnych kolorów muzyki. Potrafimy zagrać mrocznie, potrafimy zagrać radośnie, wesoło, kolorowo, i o to nam chodziło też, zakładając tą kapelę. Myśmy nigdy nie pozwalali sami sobie zamknąć się w szufladkach. A że ktoś inny robi szuflady, to jego problem. Myśmy starali się zawsze grać to, co chcemy, a nie to, co jest modne, albo to, co wypada, albo to, co, nie wiem, albo to, co ktoś by chciał. Jasne, Wojtek, myślę, że z okazji 35-lecia zaczniemy odrobinkę od korzeni. Powiedz mi, jakie były takie twoje pierwsze zespoły, które zwróciły twój młody umysł w kierunku muzyki rockowej, takiej rockowej, punk rockowej, no szerokie pojęte. Dobrze, że zwróciłeś uwagę rockowej, dlatego, bo ja jako 13-latek, 14-latek, w jakimś tam 78-9 roku, rzeczywiście rockowo jeszcze się nie poruszałem w muzyce. I na początku byłem nawet, może fanem to byłoby przegięcie i za dużo powiedziane, ale byłem na przykład, podobało mi się takie rzeczy jak Afrik Simon czy Bonnie M, czy Joda Sam, taki francuski twórca, ale na przykład z polskich już wtedy kręciła mnie twórczość Ewy Demarczyk, którą szanuję akurat do dzisiaj. No tam to wiadomo, pop i tak dalej, miałkie rzeczy, ale Demarczyk do dzisiaj jest dla mnie poważną postacią. I później rzeczywiście w roku 80 to było
pamiętam końcówka 80 roku, poznałem zespół AC/DC. To było niedługo po śmierci Bona Scotta i oni wydali wtedy płytę Back in Black i to była pierwsza taka rockowa płyta, którą słuchałem. Byłem już wtedy, można powiedzieć, zagorzałem fanem AC/DC od tej płyty. Tym bardziej, że jak się zagłębiłem w starsze utwory, to okazało się, że te płyty z Bonem Scottem bardziej mi się podobały niż ta Back in Black, to już w ogóle byłem zakochany. Wtedy też pamiętam na takim spotkaniu mojego kolegi Jarka Lipczyńskiego, bo to był taki przełomowy moment dla mnie z muzyki popowej w rockową, że tak powiem, z popowej jako gówniarza, bo 13-latek to tam niewiele kuma. No więc, a wtedy miałem 14, jak pierwszy raz te rockowe zespoły usłyszałem. No i zagłębiłem się w to, co się AC/DC, ale tego samego dnia słuchałem się też płyty zespołu Kiss. Płyta się nazywa Destroyer, to jeszcze była taka płyta, której jeszcze Kiss coś grał, bo później to już tylko wyglądał, już grać, już nie grał, ale wtedy jeszcze i grał, i wyglądał. I trzeci album, a nawet pierwszy w zasadzie, który usłyszałem, to był Queen The Game. Ja nawet w wielu wywiadach mówiłem, że pierwszą płytą rockową, którą usłyszałem w życiu, to było The Game. O tyle, że rzeczywiście The Game wysłuchałem w całości. AC/DC, tam u tego Jarka usłyszeliśmy 2-3 utwory i potem się zagłębiłem, więc idąc historycznie, Queen The Game, to pierwsze moje zupełnie kontakty z muzyką rockową. Później oczywiście na jesieni tego samego roku zacząłem jakieś polskie zespoły podpatrywać. W maju już 80 roku byłem na pierwszym swoim rockowym koncercie w życiu. Nie, 81, przepraszam. W 81 roku w maju poszedłem na pierwszy koncert polskiego zespołu. To był zespół Manam. I byłem na koncercie Manamu. Jeszcze tego starego, dobrego Manamu. A potem zostałem przez chwilę fanem TSA, czyli polskiego odpowiednika AC/DC. No przez chwilę to było, a w 82 roku po Jarocinie już zaczynałem sięgać gdzieś tam wzrokiem w kierunku punk rocka. Takie były korzenie. A pamiętasz może jakie to były te zespoły z Jarocina punkowe, którymi się zachwyciłeś? Zachwycić to za dużo powiedziane, bo w 82 roku bardziej mnie zaintrygowały i zainteresowały, ale jeszcze nie byłem wtedy ich fanem. Najbardziej w Jarocinie wtedy największe wrażenie na mnie, oprócz TSA, którego, tak jak powiedziałem, byłem wtedy zagorzałem zwolnikiem przez chwilę, w 82 roku to był Jarocin Amfiteatr, to wtedy najbardziej, szczerze mówiąc, wstrząsnął mnie koncert Republiki. Republika w 82 roku zagrała rewelacyjny koncert w Jarocinie i stwierdziłem, że to jest poważne zjawisko. Z Jarocina 82 roku pamiętam dobrze zespoły Rejestracja, WC i SS20. I Kontrola W. To były te cztery kapele, które najlepiej pamiętam z tego Jarocina, punk rockowe. No i one mi utkwiły w pamięci, to nie to, żebym się tam zakochał oczywiście, ale faktem jest, że zwróciłem na to uwagę. W 83 roku już bardziej punkowe zespoły mnie kręciły. To się z kolei nastąpiło po koncercie w Warszawie na Torwarze, 83 rok, był koncert UK Subs i Republiki. Śmieszne jest to, że ja jadąc na ten koncert jechałem na Republikę. Ale po koncercie wyjechałem jako zwolennik UK Subs i to był taki chyba nawet najbardziej przełomowy moment w mojej historii takiej postrzegania muzyki. No i wtedy już rzeczywiście skierowałem bardziej na punk rockowo-nowofalowe klimaty uwagę i no i później to już poleciało. A w 83 roku, jako ciekawostkę powiem, czyli po tym koncercie UK Subs, dokładnie miesiąc później, byłem jeszcze na koncercie, pamiętam, Classics Nouveau, takiego zespołu New Romantic wtedy. I po tym koncercie Classics Nouveau wróciłem do Płocka i założyłem swój pierwszy zespół, który się nazywał Dada AK, czyli początki mojego kontaktu z muzyką rockową to jest koniec 80 roku, a początki grania 83 marzec, czyli tam 2 lata mi zajęło, żeby jednak dojść do tego, że oprócz słuchacza warto jeszcze grać. Jasne, dzięki, rozumiem. A powiedz mi, czy od samego początku był to wokal, czy jednak zaczynałeś pełniąc inne funkcje w zespole? Zanim założyłem pierwszy zespół, nauczyłem się grać na basie. Zresztą z tego powodu mój brat, kiedy zakładał zespół Strike, to był tam basistą, właśnie dlatego, bo pierwsze kroki, ja go tam uczyłem pewnych zagrywek na basie i tak dalej, bo ja tam jakoś tam bas dość szybko opanowałem. Ale basistą nigdy nie byłem, natomiast umiałem grać na basie. Kiedy zakładałem pierwszy zespół, to po pierwsze, po koncercie właśnie Classics Nouveau stwierdziłem, że chcę być jednak frontmanem, czyli jednak chcę śpiewać. To raz. A po drugie, na jednej czy dwóch próbach próbowałem grać i śpiewać na basie i to mi dobrze nie wychodziło. W związku z powyższym wzięliśmy basistę, ja już tylko śpiewałem wtedy.
bo do dzisiaj umiem grać na basie, potrafię grać na basie, natomiast nie umiem za bardzo połączyć wokalu śpiewania z graniem na basie, dlatego od święta na koncertach Farbenera gram tam jeden utwór na basie i śpiewam, ale to jest jeden, jedyny taki wyjątek. A co to za utwór, jeżeli możesz zdradzić? Utwór Niepokój z płyty Zdrada. Na płycie Zdrada w 96 roku na końcu tej płyty pojawił się kawałek Niepokój. Na płycie Pieśni XX wieku, która wyszła w tym roku, to są te stare utwory z XX wieku robione na nowo, też się pojawił utwór Niepokój. Ciekawostką jest, że zarówno w 96 roku, jak i teraz, to ja grałem w nim na basie. I w studiu, i na koncertach. Właśnie. W studiu też nagrywałem partię basu. Jeśli mówimy o nagrywaniu, to jak wygląda ten proces Farbenlayer? Ktoś przynosi pomysł, czy jamujecie sobie? Opowiedz, jak powstają wasze utwory. Jak powstają, bo nagrywanie, a powstawanie to jest zupełnie różne rzeczy. Jak powstają. Więc tak, to tutaj to jest taka historia, że nie ma reguły. Myśmy jako Farbenlayer poszli pewnym utartym szlakiem, to znaczy kiedy powstał zespół w 86 roku, ja już wtedy, mówię o Farbenlayerze oczywiście, bo wcześniejsze zespoły, jak powiedziałem, już zakładałem w 83 roku. Ale w 86 roku, kiedy zakładałem we wrześniu z Markiem Knapem zespół Farbenlayer, to ja już byłem wtedy obcykany w muzyce, w sensie takim, że już trochę miałem pojęcia o różnych rzeczach. Już i Beatlesów, i Stonesów już wtedy miałem obcykanych, i tam punk rocka, i trochę też reggae. Więc już wtedy byłem osłuchany i metalu. I miałem pełną świadomość, że zespoły, na których ja się chciałem wtedy wzorować, czyli Sex Pistols na przykład, czy The Clash, to były kapele, które zaczynały, i Beatlesi też zresztą, i Stonesi, zaczynały od coverów. I Farbenlayer w ogóle, pierwsze utwory, które graliśmy jako Farbenlayer, to były covery. Ciekawostką jest to, że były covery Kultu, Tilawu, KSU, tak w 86 roku graliśmy, na samym początku zupełnie. I dzięki temu, że zrobiliśmy te covery, to nauczyliśmy się na podstawie tego, jak zrobiliśmy te covery, już mieliśmy jakąś wiedzę, jak się robi utwór, jak aranżuje się kawałek i tak dalej. To nam bardzo pomogło, no bo z automatu wiedzieliśmy mniej więcej, jak to wygląda, konstrukcja utworu. A pytasz, jak powstają utwory. No nie ma reguły, dlatego, bo to są fale. Ja bym to nazwał Farbenlayer. Kiedyś, jak byliśmy na Białorusi, ktoś użył skrótu fale, czyli Farbenlayer, fale. I ja bym powiedział, że to coś jest z tym, bo to są fale takie. Przychodzi fala, gdzie jest jakiś natłok pomysłów do głowy, muzycznych i tekstowych. I wtedy można powiedzieć, człowiek rzuca jak z rękawa tekstami i powstają też od razu do tego piosenki. A są też takie momenty, kiedy no nie ma żadnej weny i nie ma żadnej jakby żadnych pomysłów w głowie. Więc to nie tak, że na przykład dzisiaj teraz z tobą się omówię, dobra, to wiesz, to siadamy i robimy utwór. To tak nie ma. Nie ma weny, to nic z tego nie będzie. Możemy siedzieć i 18 godzin i nic nie zrobić, a jak z kolei jest wena, to wystarczy 10 minut i już jest kawałek. Więc tutaj reguły nie ma na to. Natomiast mogę powiedzieć tak, co do tekstów, życie inspiruje. Czyli człowiek gdzieś tam coś robi, z czymś się spotyka, jakieś zdarzenie, jakaś sytuacja, jakaś obserwacja i to powoduje powstawanie danego tekstu. Tak powstają teksty generalnie. Ja wszystkie teksty czerpię z życia, inspiracje. Czyli gdzieś tam obserwuję coś, coś zobaczę, coś mówię, coś mnie zainteresuje, coś mnie zaintryguje, coś mnie zdenerwuje, coś mnie ucieszy i nagle powstaje tekst. Z muzyką z kolei jest tak, że muzyka jest zawsze druga, od dłuższego czasu. Czyli najpierw powstaje tekst, ja do tego tekstu staram się wymyśleć melodię, czyli staram się go zaśpiewać w jakiś sposób. Potem spotykam się z moim bratem, Konradem Wojda, i razem już robimy muzykę do tego, mając już jakieś tam podwaliny, jakiś szkielet. Czyli w naszym przypadku jest tak, najpierw tekst, potem muzyka, nie odwrotnie. Więc to dżemowanie, co powiedziałeś, to raczej niekoniecznie, bo dżemowanie to robisz tak, że od muzyki się wychodzi. My raczej wychodzimy od tekstu i od muzyki, i od wokalu. Jasne. Czyli tak nie jest, ale reguły nie ma. Czasem się zdarza tak, że Konrad przyniesie jakiś utwór zupełnie i wtedy ja dokładam do niego wokal i tekst, ale rzadko. Czasem się zdarza z kolei, że ja przyniosę coś, czasem się zdarza, że coś też przypadkiem powstaje. Że na przykład siedzę sobie z Konradem i on coś zagra na gitarze i ty poczekaj, to jest fajne, to jest fajne. I to podchwytujemy i tam coś z tego robimy. Także tutaj nie ma złotego środka na powstawanie utworów. Właśnie dlatego staram się z każdym gościem to omówić, bo wszędzie to wygląda inaczej, takie trochę co zespół to obyczaj. A tak z ciekawości, Wojtek, bo szczerze mnie bardzo zainteresowałeś. Co wyście robili jako Farbenlayer na Białorusi?
Myśmy grali na Białorusi, kiedy Białoruś jeszcze była w ramach Związku Radzieckiego. Czyli to jeszcze był Sowiecki Sojusz, jak to się wtedy nazywało. I my w 1988 roku, trochę przez przypadek, to były, jak przypominam, komuna jeszcze w Polsce. I myśmy trochę przez przypadek tam pojechali, dlatego, bo przyszło do Płockiego Domu Kultury, tak się to wtedy nazywało, zaproszenie z Białorusi, z tamtejszego Komsomołu. No to jest taka organizacja młodzieżowa za komuny tam w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie były takie organizacje. Było zaproszenie dla jakiejś polskiej, płockiej kapeli, płockiej. No to było do Płocka przyszło. Bo wtedy Soligorsk, takie miasto koło Mińska, znaczy koło Mińska, to u ruskich się mówi koło Mińska, bo to jest 300 km od Mińska. Tylko u nich jak coś jest 300 km, to się mówi koło Mińska, no bo to jest duży kraj, więc tam 300 km to jest koło. Więc koło Mińska 300 km, to Soligorsk był wtedy powiązany z Płockiem jako miasta partnerskie. I Płock dostał zaproszenie dla jakiegoś zespołu rockowego z Płocka. I tak traf chciał, że my byliśmy jedynym zespołem wtedy, który miał pełen repertuar na taki koncert. Bo te kapele, ci się rozpadli, tamci w tym czasie byli nieczynni, tamci byli coś tam nie mogli, tamci z kolei coś nie grali, ci zmieniali skład, ci tam tutaj dopiero powstali. I traf chciał, że my byliśmy takim zespołem, który był gotowy do tego, żeby jechać. No i przyszła propozycja wyjazdu ze strony Domu Kultury w Płocku, ponieważ ja byłem dość sceptycznie nastawiony do systemu komunistyczno-socjalistycznego, raczej powiedziałbym, że negatywnie, delikatnie mówiąc, więc od początku były pewne wątpliwości co do tego wyjazdu i myśmy tam stawiali, no się nie to, że warunki, tylko ja na przykład powiedziałem, że nie ma takiej opcji, bo tam były takie propozycje oczywiście, zapiszcie się do ZSMP na przykład, ja powiedziałem, że to w ogóle nie ma takiej rozmowy, że jak tak to nie jedziemy, to w ogóle nie ma czym mówić. No ale na końcu się okazało, że jednak chyba bardziej im zależało na tym, żebyśmy pojechali niż nam, więc poszli na wszystkie ustępstwa, na które my tam się nie chcieliśmy zgodzić, bo ja powiedziałem, że na jakiś ZSMP się nie zgodzę. Nie zgodzę, bo oni tam też tam mówili, że no na jakichś spotkaniach oficjalnych to warto, żebyście byli w garniturach. Ja się na to też nie zgodziłem. Powiedziałem, że to jest jakiś śmiech, żart w ogóle, że my jesteśmy zespołem o korzeniach punkrockowo-nowofalowych i nie mam możliwości, żebyśmy tutaj w jakichś garniturach i tak dalej. Nie ma takiej opcji. No ale w końcu stanęło na tym, dobra, okej, pojedziecie, zagracie i nikt tam się do was nie będzie czepiał. No i tak było. Na Białorusi było śmiesznie z jedną rzeczą. Tego nie mogliśmy przeskoczyć, bo to się dowiedzieliśmy już na miejscu, że przyjeżdżamy, dlatego o tym powiedziałem wcześniej, że przyjeżdżamy do Soligorska, patrzymy na plakat związany z koncertem i nas nie ma na tym plakacie. No to my już trochę wkurwieni, mówimy, jak to, tyle kilometrów przejechaliśmy i to jeszcze pociągiem jechaliśmy, bo to nie było tak jak dzisiaj, samoloty, autokary, busy, nie. No wtedy pociągami jeszcze się jeździło, więc my pociągiem jechaliśmy północy do tego Soligorska, jeszcze jakimiś samochodami, potem z Mińska 300 kilometrów, no więc dla nas to było uciążliwe i nagle przyjeżdżamy, a tam nas nie ma. Ja mówię, kurde, to co to w ogóle, to co my tu robimy? No i nagle ktoś tam z nas zauważył, ty, ale tam, bo tam cyrylicą oczywiście, ty, tam jest napisane Falie, fa, myślnik le, i Polsza. Ja mówię, to chyba o nas. No i idziemy do tych organizatorów i mówimy, że my się nie nazywamy Falie, czyli Fale, tylko się nazywamy Farbenlere. A ten koleś z tego Komsomołu do nas mówi, ale jak to, jak to? Polska komanda, germańska nazwa, to nie może być. No i ten. No i powiedzieli, że to nie może być, że to w Rosji polski zespół z niemiecką nazwą, to w ogóle to jest prowokacja, to w ogóle to nie przejdzie. I no my tutaj zrobiliśmy, żeby było, mówi polubownie, Fale, nie? Skrót od Farbenlere. No to ja już tam mówię, nie będę się kłócił, bo jestem 5000 km od Płocka, od domu, to tu się nie ma co kłócić, bo jeszcze nie wrócimy stamtąd, bo tam jeszcze ci sami organizatorzy mieli nas zapewnić powrót stamtąd pociągiem. Więc mówię, nie będę się kłócił, już nie, bo to tam już nie było co, jak jesteś na miejscu, to już nic nie zrobisz. Mówię, dobra, już niech będzie te Fale, bo co zrobimy? No to i zagraliśmy jako Fale. To był jedyny koncert, kiedy Farbenlere zagrało nie jako Farbenlere, tylko jako Fale. A jak wspominasz ten koncert, tak ogólnie? Nie, ogólnie to była w ogóle, to jest historia, w ogóle cały wywiad mogliśmy się o tej Białorusi przegadać, bo to była w ogóle, no takich wyjazdów dzisiaj już nie ma. Bo to był w ogóle wyjazd od samego początku niezły, bo tak, już w pociągu przysiadł się do nas jakiś Rusek, znaczy Rusek, no Białorusin, ale no wtedy to był Rusek, no bo wszyscy, Sowiecki Sojusz to były Ruscy, no dla nas, no to się tak mówiło Rusek, no to był Białorusin pewnie, albo Rusek. Przysiadł się do nas i zaczął opowiadać kawały polityczne.
ponieważ my mieliśmy pełną świadomość o takich gościach, więc wiedzieliśmy, że to jest koleś z KGB podstawiony, który to ma nas sprowokować do jakichś tutaj prowokacji politycznych, żeby potem ewentualnie nas aresztować czy coś tam. No więc myśmy z tym Ruskiem tam, on się sam się śmiał ze swoich dowcipów, a myśmy tam za bardzo z nim nie wchodzili w konwersację, bo może go źle oceniam teraz po latach, ale uważaliśmy, że on jest jakiś tam lewy, ten koleś. No więc już od tego się zaczęło. Potem przyjechaliśmy na miejsce, to właśnie z tym Fali się okazało, że nas nie ma na plakacie, jesteśmy jako Fale. Potem były jeszcze większe cyrki, bo na przykład jeden cyrk był taki, że i jeszcze myśmy nam zrobili prowokację taką polityczną, bo myśmy nie tylko się nie ubrali w garnitury, ale specjalnie wszyscy z nas mieli pomalowane włosy, wszyscy mieliśmy jakieś skóry i tak dalej, tak specjalnie nam zależało na tym, żeby właśnie ich sprowokować. I my tam wyglądaliśmy rzeczywiście jak tacy goście, którzy się wyrwali z jakiegoś Londynu 77 roku, z postawionymi włosami, czerwone i zielone włosy, jakieś tam skóry, jakieś tam ćwieki i tak dalej. A dla nich to był szok, to w ogóle oni czegoś takiego to nigdy nie widzieli tam na tej Białorusi, to w ogóle to było pierwszy raz chyba, że oni nam to mówili, że w ogóle, że u nas takich rzeczy to nie ma, że w ogóle to jest jakieś kurna coś dziwnego. No ale nieważne, w każdym razie my tam prowokowaliśmy ich tam na każdym kroku i potem jeszcze była śmieszna sytuacja, graliśmy koncert, bo mistrz wspominał ten koncert. Oczywiście, zagraliśmy na koncercie 6 utworów, a koncert trwał ponad godzinę. No to zgadnij, dlaczego trwał ponad godzinę. Dlatego, bo oni mieli taki, czy dlatego, że wydłużyliśmy utwory? Nie. Tylko oni mieli taki pomysł, znaczy tam tak na Białorusi się gra, znaczy wtedy tak się grało, teraz nie wiem, że ja grałem utwór na 5 minut, a koleś, który był konferencjerem, zapowiadał też drugie 5 minut. Dlatego, bo on przyszedł do nas przed koncertem i powiedział tak, słuchajcie, u nas jest taki zwyczaj, że jak wchodzi zespół i gra 6 utworów, to co każdy utwór wychodzi konferencjer i zapowiada, o czym będzie następna piosenka. No więc my im mówimy, ale to jest bez sensu, przecież to jest w ogóle, to jest jakiś żart. Ale oni mówią, to nie jest żart, bo u nas taka jest tradycja i tak to u nas się odbywa. No ja mówię, dobra, no trudno, no jak się tak odbywa, to trudno. No i wcześniej przed koncertem musiałem wymyśleć, no bo on mi powiedział, żebym mu opowiedział o każdej piosence. I on sobie zapisywał wszystko. Musiałem wymyślać jakieś historie, nie z tej ziemi, w ogóle jakieś bajki tam mu opowiadałem o tych kawałkach. No bo co my do przekazach punkowych mówi? No to teraz nie, on i tak by powiedział swoje. No więc tam nakłamałem, że helikoptery to piosenka o pokoju, że na niebie to zamiast samolotów powinny latać helikoptery, nie powinno być bomb, wszyscy powinniśmy się kochać i w ogóle miłość, przyjaźń, muzyka i niech żyje pokój. No i takie głupoty mu tam nagadałem. I potem rzeczywiście słyszałem, jak on wyszedł i po rusku tam gadał i on opowiadał te wszystkie historie, które ja mówiłem. Ludzie klaskali i tak dalej. No my się tam dobrze bawiliśmy przy tym oczywiście, no bo nałgałem mu tam jak nigdy chyba. A on wszystko powtarzał. Piosenka Bez światła, pamiętam, taki był tekst tam, po co tyle światła, lepiej jest nie widzieć nic, po co tyle wódki i tak wszyscy by dopić, po co tyle wojska i bez tego można zabić, po co tyle granic i w szałasach można, coś tam, i tak zbyt wiele dzieli nas. No więc nie mogę mu tego powiedzieć, bo on by tego i tak nie przetłumaczył, bo to była taka piosenka raczej antysystemowa. No więc ja mu tam też tak kłamałem. Po co tyle wojska, przecież to jest pokój, trzeba się kochać, nie ma co się zabijać, trzeba pacyfistycznie, po co tyle wódki, no bo nie można pić, bo trzeźwy naród to jest trzeźwy i tam trzeźwość jest bardzo ważną rzeczą. No tak ja mu nagrałem taki bzdur tam, po co tyle świata, to powiedziałem mu, że więcej słońca jest potrzebne, że za mało jest słońca na świecie i tak dalej. I on wyszedł i potem mówił, to jest piosenka o tym, że jest za mało słońca na świecie, za dużo jest wojen, a za mało pokoju. I takie bzdury tam gadaliśmy. No więc koncert był niezapomniany, muszę przyznać. 6 utworów i 6 zapowiedzi, godzinny koncert. I co utwór wychodził, koleś i zapowiadał. A ludzie klaskali na znak. Myśmy mieli taką piosenkę Czekanie na znak. Ona poniekąd została zainspirowana tą sytuacją, a tam było klaskanie na znak. To znaczy koleś z Komsomolu stał z boku i jak utwór się skończył, to jak pozwolił publiczności, na przykład zrobił taki gest, to wszyscy klaskali. Ale jak na przykład za długo klaskali, to on zrobił taki gest i przestali klaskać. Albo na przykład jak ktoś stał i się chciał bawić, to on robił tak. I ci ludzie siadali z powrotem, bo to było w takiej auli kinowej. Czyli teoretycznie siedzące miejsca. No i tak mówię, jak się można było stać, to oni, to można było. Jak nie można było, tylko tak pokazywał i ludzie wtedy siadali grzecznie. To pierwszy i ostatni taki koncert w życiu. I myślę, że takiego w życiu nie zagramy. Właśnie, nie wyobrażam. Także coś wspominać na pewno jest. Nie wyobrażam sobie jeszcze, że powiedziawszy nawet teraz. No nie, w dzisiejszych czasach to jest niewyobrażalne, tak, to prawda. Ale wtedy to była norma. No i ogólnie koncertu rockowego, zwłaszcza punk rockowego w reżimie, ale jednak wam się udało? Nie, zespół Rybiości z Płocka, tak na marginesie, w tym samym czasie pojechał na koncerty do Korei Północnej.
Więc zdarzały się takie sytuacje. No tylko, że akurat do Korei ja bym nie pojechał, ale oni pojechali. Znaczy, w sensie nie pojechałbym, bo to już było przegięcie pały. Akurat Białorusini to jednak jakiś tam sąsiad i tak dalej, ale Korea Północna też jest przegięcie. No ale były takie sytuacje, także to jest wyobrażalne. Pamiętaj, że komuna robiła też wszystko, żeby pokazać, że oni są tacy młodzieżowi, tacy nowocześni, tacy rockowi. To też nie jest tak, że tam była banda idiotów. Oni też dobrze wiedzieli, co robią. Oczywiście, tak. Pójdziemy troszkę do przodu. Miałem okazję być dwukrotnie na Punk Reggae Festival. Powiedz mi, skąd taki pomysł objazdowego festiwalu, w którym Farbendale pełni bardzo ważną rolę? Bardzo ważna rola to się nazywa gospodarz. My jesteśmy gospodarzem tej trasy, w związku z powyższym nie wiem, czy to jest ważna rola, czy nie, no ale jakby to jest nasza trasa, o tak. Więc to ta ważna rola to na tym polega. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł, swego czasu był taki koncert, nieszczęśliwie się nazywał nawet podobnie jak nasz skrót tej trasy, bo Punky Reggae Light, jakby wziął skrót, to jest PRL. Tylko, że my tego nie nazywamy PRL, my zawsze mówimy PR Live, tak? Czyli Punky Reggae Live, czyli PR Live. Nigdy nie używam skrótu PRL. Ale kiedyś, w 2003 roku, w Warszawie, w Parku Sowińskiego odbył się koncert, który się nazywał Punk Rock Later, czyli skrót PRL. I tam zaprosili wiele zespołów, tam grał KSU, grał chyba Deserter, grał, chociaż nie wiem, czy Deserter grał, ale grał Kult, Brygada Kryzys, tam dużo Moskwa, tam dużo zespołów wtedy grało. I my wtedy na tym koncercie byliśmy jako widzowie i to mnie zainspirowało, a może by tak zrobić, taką imprezę. Ja już wtedy byłem, że tak powiem, zakręcony na punkcie łączenia gatunków między punk rockiem a reggae. Taki miałem swój czas, że tam jak The Clash kiedyś, Clash też łączyli reggae z punk rockiem. Ja miałem taki pomysł wtedy. No i stąd się narodził pomysł, żeby właśnie robić taką łączoną trasę, punk i reggae. I taka była pierwotna idea. I na pierwszej trasie był zespół Farbenlere, który łączył te gatunki, bo my graliśmy trochę punk rocka, trochę reggae i tak gramy do dzisiaj. I trochę innych rzeczy, bo tak jak powiedziałem, Farbenlere się nie zamyka w jednej szufladce. Wzięliśmy Proletariat, który kojarzył się raczej punk rockowo bardziej. I wzięliśmy Habakuk na pierwszą trasę, który kojarzył się regowo. I to było stricte punk i reggae pierwsze. Potem na następnych trasach już były różne tam mieszanki, mniej lub bardziej wybuchowe, mniej lub bardziej regowe. Natomiast pomysł się właśnie wziął wtedy. 2003 rok, Punk Rock Later. Ja uznałem, że można tego typu imprezy kilku zespołów, czyli łączone, zrobić po całej Polsce i zrobić taką trasę. No i pierwsza trasa, 16 koncertów się odbyło. Farbenlere, Habakuk i Proletariat była na tyle inspirująca i na tyle zachęcająca, że potem to już poszło. I do dzisiaj organizujemy trasę Punky Reggae Live, chociaż było parę lat przerwy. Jasne, ja że miałem okazję trafić na, uważam, mega ciekawe zestawienie, bo zagrał z wami Gutek, ale z drugiej strony mieliśmy Kloster Kellerz, a nie Ortodoks, więc zestawienie mega takie interesujące dla mnie przynajmniej. Tak, i tam było tak śmiesznie, że jeszcze Anka to śmiesznie potem opowiadała. No bo ktoś zapytał na stronie Punky Reggae Live, no gdzie tu, co to Kloster Kellerz, czy to punk, czy to reggae? No i Anka powiedziała, nie, Farbenlere to punki, Gutek to reggae, a Kloster Kellerz to live. Więc Kloster Kellerz robił tam za live. Natomiast, no tak, to był ciekawy zestaw, ale takich zestawów ciekawych było dużo więcej. To nie tak, tam kiedyś Hurt grał na tej trasie, Tabu grał na tej trasie, Koniec Świata grał na tej trasie, Akuraci dwa razy, Zabili mi Żółwia, także Leniwiec, teraz Big Cys też grał na tej trasie, Analoksi, Doktor Misio ostatnio, także to jest trasa z otwartą formułą. My się nie zamykamy na pewne rzeczy. Oczywiście jak ktoś mnie zapyta, czy na tej trasie kiedykolwiek pojawi się jazzowy zespół, powiem, że raczej nie. Jak mnie zapyta, czy się pojawi jakiś tam black metalowy, death metalowy, też raczej nie. No bo są pewne granice tego otwarcia, tak? Ale generalnie zespoły około rockowe jak najbardziej mogą się zawsze znaleźć na trasie Punk Reggae Live. Właśnie, z ciekawości. W tym roku na przykład gramy z Zenkiem Kupatasa i Sex Bombą. To też... Czyli to też... inne połączenie. Takie bardzo ciekawe. Czy owocem twojego zainteresowania reggae i romansu reggae z punk rockiem jest utwór Anioły i Demony z Gutkiem? Nie, to już jest późniejszy owoc. Znaczy pierwsze symptomy tego łączenia to już były na płycie Pozytywka, która powstała w 2003 roku.
Tam się pojawił utwór tytułowy Pozytywka i utwór Punk Reggae Party, który właśnie był takim pierwsze takie nasze nieśmiałe kroki w kierunku stylistyki jamajskiego reggae. A no, jamajskiego może nie, no ale takiego słowiańskiego reggae, niech tak będzie. Natomiast no, mi chodziło o to, że reggae to muzyka z Jamajki oczywiście, a nie z Polski. Ale, no, ale my raczej bardziej słowiańską odmianę odgrywamy, jeżeli już. Z taką punkową nutką trochę. A później na kolejnych płytach, na Farbenheitie były dwa utwory, Kolory i Punky Reggae Life. Potem na Stukrainie były też dwa utwory, Żywioły i Farbenia. Więc Anioły i Demony to był jeden z kolejnych utworów regowych, które zrobiliśmy. To nie był pierwszy. Natomiast taki, który zdecydowanie, trzeba przyznać, no najbardziej nam się chyba udał. O tak. Tutaj duży udział Gutka, nie ukrywam. Właśnie, jakbyście się poznali z Gutkiem, bo to mnie bardzo, bardzo tak frapuje, że tak powiem. O. Z jakieś 10 lat temu, nie no więcej, nie 10, no z 15 lat temu, w jakimś 2007 albo 2008 roku graliśmy wspólny koncert z Indios Bravos w Krakowie. Tam się wtedy poznaliśmy na zasadzie cześć, to znaczy po tym koncercie, że tak powiem, no gdzieś tam się znaliśmy z widzenia. Ale niedługo po tym koncercie Indios Bravos przyjechali do Płocka i ja tam poszedłem jako widz na ten koncert. No i tak naprawdę wtedy się poznaliśmy z Gutkiem już tak na dobre. Poznaliśmy się tam, pogadaliśmy, wymieniliśmy jakieś tam uwagi różne, jakieś tam te, no i potem się coraz częściej widywaliśmy. Potem my graliśmy koncert na Jerocinie i na Woodstocku, ten projekt Punk też tam Gutek śpiewał, wcześniej właśnie z nami Anioły zaśpiewał. Więc tak myślę, że jakby naturalny sposób poznania, o tak. Gdzieś tam na koncertach się poznaliśmy, nie było jakichś tam nadzwyczajnej historii z tym związanej. Po prostu koncert, gdzieś tam graliśmy, spotkaliśmy się, no i potem jakoś poszło. Potem poszedł pomysł Aniołów i Demony. Najciekawsze to jest to, że Gutek z nami zaśpiewał dużo piosenek już, bo on w wielu utworach się pojawia. Natomiast żaden do tej pory nie przebił sukcesem Aniołów i Demonów, który był pierwszy. Bo Anioły i Demony to jest pierwszy wspólny kawałek z Gutkiem. Natomiast teraz Gutek i jego zespół zrobili piosenkę Prosto do Nieba na płytę Friends for Friends, która właśnie się ukazała. Więc to też jest kolejny element współpracy Farbenera i Gutka. Zdecydowanie będę musiał się tej płycie, że tak powiem, przysłać, bo przyznam się szczerze, że nie słyszałem jeszcze, ale zawsze jest pora. Ona się ledwo co ukazała, także jeszcze masz czas. A dlaczego się pytam? Bo dzisiaj włączyłem Radio Szczecin i właśnie miałem okazję usłyszeć waszą piosenkę Anioły i Demony z Gutkiem na antenie Radia Szczecin, co przypomniało mi o istnieniu tego utworu i postanowiłem się do ciebie zwrócić z tym pytaniem. Z ciekawości, projekt Punk, czemu zdecydowaliście się na odświeżenie najbardziej ikonicznych utworów, a nawet zagranie koncertu, bo wyszła płyta i potem powstał koncert o Woodstocku? Odwrotnie. Najpierw był koncert, potem wyszła płyta. Zaczęło się od koncertu, nie od płyty. Natomiast to jest w ogóle historia taka, że graliśmy swego czasu koncert w Olsztynie na finale eliminacji do Woodstocku. To był jakiś 2011 rok, o ile pamiętam. Albo 12, nie, 12. 12, to był jakiś kwiecień 2012 albo powiedzmy maj 2012, już nie pamiętam dokładnie daty. I wtedy po koncercie naszym, no poszliśmy gdzieś tam na jakieś knajpy. My, zresztą tam swoją drogą przy tej rozmowie też był Gutek, tak, bo tak swoją drogą. Bo wtedy akurat właśnie ja z Gutkiem tam byłem razem. Tam pojechaliśmy sobie do tego Olsztyna. Więc był Gutek, byłem ja, no był Jurek Owsiak i tam cała ta świta z Wośpu. Na tej imprezce, która się tam odbyła w jednej z knajp olsztyńskich. I poszliśmy tam, tak mówię, na piwko. No i w trakcie tej rozmowy Owsiak wyskoczył z pomysłem takim, że mnie się marzy koncert taki, żeby zrobić taką historię punk rocka i historię metalu. No ja do niego mówię, no bo taka luźna rozmowa, mówię, no to fajnie, no mi też się wiele rzeczy marzy, okej. Okay. No i on mówi, ale dobrze byłoby, żebyście na przykład wy to zrobili, nie?
I szczerze powiem, że na początku byliśmy, ja byłem na nie. Jak on mi to powiedział, żeby zrobić historię punk rocka i tak dalej, to ja sobie pomyślałem tak, a co to ja nie mam co robić? To mamy tyle coverów i tak w historii swojej, Farbenere, że jeszcze kolejne covery robić też mi się nie chce, szczerze mówiąc. I na początku, jak mi Owsiak to zaproponował, bo on to wtedy nam zaproponował, powiedział, że no jest taka opcja, że my robimy historię punk rocka, a Hunter zrobi historię metalu, bo tak rzeczywiście było wtedy. No i ja na początku powiedziałem mu, że wiesz co, prześpię się z tym tematem, ale na razie jakoś to mnie nie kręci, tak mu powiedziałem wtedy, że nie jestem przekonany, czy mi się to chce. Ale jemu nie powiedziałem już tego, że mnie bardziej chodziło o to, że z tych coverów się tyle nagraliśmy, że to jest bez sensu robić kolejne covery i tak dalej, już trzeba iść do przodu. No ale jak to on powiedział, przespałem się z tym tematem. No i potem sobie myślę, kurna, ale z drugiej strony, czemu nie? Tym bardziej, że on od razu powiedział, że to się wiąże z koncertem na Woodstocku i tak dalej, tu DVD i tak dalej, bo on to od razu tam, wtedy to też napomknął o tym. Ja mówię, kurna, w sumie jacyś pistolsi na Woodstocku, no tego jeszcze też nie grali takich rzeczy, tam Ramonsi i tak dalej, bo tam się grali Ramonsów, Clashów, Pistolsów, Exploited, Bass Coxów na tym koncercie, no i też trochę polskich rzeczy. No i po paru dniach dzwonię do Owsiaka, mówię, wiesz co, przespałem się z tematem, dobra, możemy to zrobić. No i tam się umówiliśmy, obgadaliśmy wszystkie szczegóły. Ja chciałem osobno zrobić koncert z polską muzyką, osobno z zachodnią, ale tutaj już nie było zgody i Owsiak mówi, nie, nie, to zróbcie to w jednym secie i polskiej, i tam zachodniej, no i tak stanęło. No i zagraliśmy ten koncert. Potem się okazało, że z DVD tam się zaczęła przeciągać sytuacja. Owsiak się nie spieszył z wydaniem tego DVD. I ja wtedy się trochę zafrapowałem, mówię, kurde, zrobiliśmy tyle materiału, a za chwilę jeszcze on tego w ogóle nie wyda i nie będzie nawet śladu po tym, że zagraliśmy. No bo DVD to jest zawsze ślad po takim koncercie. A Owsiak mówi, to może wydamy za pół roku, a może coś tam. Ja mówię, kurde, za chwilę w ogóle nie wyda. No i się przestraszyliśmy trochę tego, szczerze mówiąc. No i z Konradem, moim bratem, mówimy, ty, wiesz co, nagrajmy to w studio i wydajmy płytę chociaż, żeby jakikolwiek ślad po tej naszej pracy został. No i wtedy odrzuciliśmy te zachodnie bendy, Sex Pistols, Ramones i tak dalej, i zrobiliśmy składankę polskich zespołów, których zrobiliśmy tam, o ile ja pamiętam, 18 czy 20, no jeszcze, czy, nie, 21 oczko tam jest, tak, 21 utworów na Projekt Punk, polskich klasyków, na których się wychowywaliśmy. Tam był i Deserter, tam był i Fort Bass, tam był i WC, tam było i byli też Analogsi, tam było też Siekiera? Co tam Siekiera tam była, tam był też Kryzys, tam był Tilt, dużo starych zespołów takich punk rockowych i Sedes, i Defekt Mózgu, no dużo, dużo tego wszystkiego tam żeśmy powybierali. No i nagraliśmy płytę, wydaliśmy płytę, a zaraz po wydaniu płyty Owsiak dzwoni, że chce jednak wydać DVD. No i tym sposobem okazała się i płyta audio, która jest same polskie utwory, i DVD, które wydał Owsiak z Woodstocku. Więc ślad po tym Projekt Punku został. Bardzo wyraźny ślad, można by powiedzieć, że nawet trochę zmotywowaliście Jurka Owsiaka swoim własnym wydawnictwem poniekąd. Tak mi się wydaje, to znaczy my tego nie wiemy, ale tak podejrzewam. Jak on zobaczył, że wydaliśmy płytę, to sam stwierdził, że może jednak byśmy w takim razie puścili tą DVD. Właśnie. Ale to bardzo dobrze, bo uważam, że i to DVD jest warte uwagi, i ta płyta jest warta uwagi. Zdecydowanie miałem okazję zapoznać się z obydwoma wydawnictwami i uważam, że inicjatywa była bardzo fajna, bardzo ciekawa i może kiedyś warto ją powtórzyć. To znaczy, z tym powtarzaniem bym nie szarżował, natomiast rzeczywiście uważam, że to była dobra decyzja, że się zgodziliśmy na to. Bo fajna przygoda. Zrobiliśmy kawałek historii muzyki, z którym sami byliśmy gdzieś tam związani emocjonalnie. Oddaliśmy w dużym stopniu hołd pewnym zespołom, które na przykład nie było im dane wydać płyty, bo tam są też takie utwory. Więc niektóre z kolei przypomnieć młodszym takim jak ty również słuchaczom kapelę. Więc uważam, że zrobiliśmy coś dobrego. Ja postrzegam, że ta płyta, warto było to zrobić. Natomiast czy warto tego wrócić? Nie sądzę, trzeba iść do przodu, trzeba patrzeć przed siebie, a nie za siebie. Jasne, jak patrzysz... Co prawda na przykład utwór Defekt Mózgu, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, czyli utwór Defekt Mózgu, gramy do dzisiaj na koncertach. Ale to głównie dlatego, że
jak to się mówi, suweren bardzo od nas tego wymaga, czyli publiczność. No, kontakt z publicznością zawsze był mocną stroną Farbenlayera. Pamiętam to z różnych koncertów, bo akurat na waszych koncertach dalej było być dużo razy. Jak mówiłem, dwa razy Punk Reggae Festival, dwa razy Woodstock i tutaj zaliczą was i elektrycznie, i akustycznie. Dwa zupełnie różne koncerty, ale energia była taka sama i Pogo pamiętam, że było takie same na scenie, scenie Hare Krishna. Oj, nie zgadzam się, że Pogo na koncercie akustycznym było takie same, natomiast zgadzam się, że oba koncerty były niezapomniane, bo ja wiem, o których mówisz, te, które były dzień po dniu. Tak, oba były bardzo udane i oba były niezapomniane, natomiast uważam, że Pogo było trochę inne, natomiast rzeczywiście ja wtedy nie bałem się koncertu elektrycznego, bo o to byłem spokojny, że to sobie damy radę, to ten. Ja się wtedy bardzo bałem tego Woodstocku zagrać ten koncert akustyczny, bo nie wiedziałem, jak ludzie zareagują. I tam byliśmy bardzo mile zaskoczeni. I do dzisiaj nie mogę odżałować, że nie zrobiliśmy DVD z tego koncertu. To zdecydowanie byłoby coś ciekawego, bo macie bardzo dużo ciekawych i inspirujących aranżacji akustycznych. Powiedz mi, czemu jako zespół punkowy zdecydowaliście się na 30-lecie, cofnijmy się 5 lat wstecz, wydanie nie połowy płyty 30-lecia elektrycznie, a połowy akustycznie, te same utwory? Nie, to nie była połowa elektrycznie, nie zgodzę się. Tam były dwie płyty równoległe na tym wydawnictwie. Jedna była tam 17 utworów w wersji akustycznej, a druga była te same 17 utworów w wersji elektrycznej. To nie była połowa na połowę. To były dwie płyty, które myśmy pokazali jakby odsłonę elektryczną danego utworu i akustyczną. To taki był zamysł. I tam jest też na tym wydawnictwie DVD koncertowe z Woodstocku, zresztą ze sceny Krishna. Ale wracając do tematu, jak to się stało. W 1994 roku, czyli 8 lat po założeniu Farbenlayera, pojawiły się pierwsze propozycje dla nas, żeby zrobić Unplugged płytę. To był taki czas w latach 90., ty możesz tego nie pamiętać, ale ja pamiętam, kiedy to było dość modne, granie Unplugged. A ja powiedziałem, że Farbenlayer nigdy nie patrzyło na to, co jest modne i to między innymi był powód, dla którego się na to nie zgodziliśmy wtedy. Ale były propozycje, namowy, słuchajcie, może byście zrobili te swoje utwory w wersjach Unplugged, akustycznie. Ja wtedy mówiłem dłużej, tak, po pierwsze, nie czuję tego, a po drugie, uważam, że mój zespół nie jest na to gotowy, bo granie akustyczne to nie jest trzech smutnych facetów, który wychodzi i gra na pudłach, które tam u ciebie z tyłu wisi, tylko to trzeba po prostu się przyłożyć do tego. Ja muszę powiedzieć, że na przykład praca nad płytą akustyczną to była najtrudniejsza nasza praca w studio w historii zespołu Farbenlayera. Najtrudniej się nagrywa rzeczy akustyczne, dlatego, bo tam każdy błąd, każdy niuans słychać. Bo w przesterze, jak dasz mocną gitarę, to tam wiele rzeczy możesz nawet ukryć. Natomiast tutaj się nic nie ukryje. To jak wokalista cokolwiek skrzywi przy wokalu, to od razu słychać. Bo to jest zupełnie inne granie, inne śpiewanie. Przekonaliśmy się o tym w studiu. I miałem rację wtedy w latach 90. mówiąc, że zespół nie był gotowy. Bo nie był. O tym się przekonałem po latach. I w momencie, kiedy minęło ileś tam lat, od tej pory, bo ja mówię, w 90-tych latach były pierwsze propozycje, nagrajcie coś akustycznie. Myśmy nie nagrali wtedy nic. Ale w 95 roku, jakby ktoś zwrócił uwagę, na płycie Insekty pojawił się utwór Młodzi Końca Wieku, który był w wersji totalnie unplugged. Ale to właśnie to była nasza odpowiedź na to, że taki jeden utwór możemy zrobić, ale więcej nie. I potem była taka sytuacja, że kiedy przyszło 25-lecie, wydaliśmy jakąś tam składankę. Na 20-lecie też. I na 30-lecie stwierdziłem, że warto wymyślić coś innego, coś nowego, coś świeżego, coś takiego, czego jeszcze nie było. I stąd też pojawił się pomysł akustycznej płyty. Przypomniałem sobie po latach o tym, że można zrobić coś na plak. Mało tego, historia punk rocka zna takie przypadki. Jest rewelacyjna płyta Die Totenhosen, nawet dwie akustyczne, rewelacyjne. Zespół Nirvana, który mało kto kojarzy z punk rockiem, ale ja i owszem, bo uważam, że zespół Nirvana to ma stricte punkowe korzenie. Grunge'em, ale punk rockiem. I oni też nagrali płytę akustyczną, która moim zdaniem jest najlepsza w ich dyskografii. To co prawda pośmiertnie wydana po śmierci Cobaina, ale uważam, że jest najlepsza płyta. MTV Unplugged Nirvana. Clash grał parę utworów akustycznych też nawet sporo w swojej historii, więc to nie jest tak, że w punk rocku się nie gra akustycznie. Gra się, tylko oczywiście faktem jest jedno. Trzeba umieć. A to nie jest łatwe. To od razu mówię, to jest trudniejsze znacznie niż punk rock. W związku z powyższym ja uznałem, że
2016 rok, teraz albo nigdy. Albo to dźwigniemy i zrobimy, albo nie. Zatrudniliśmy Mariusza Kumale, bardzo dobrego gitarzystę, który wcześniej grał w Kloster Kellerze, do tej płyty. Zatrudniliśmy Norberta Krzewskiego, który wcześniej był liderem zespołu Neuropatia i on grał u nas na przeszkadzajkach i tam śpiewał drugie wokale i na fujarce i na perkusjonaliach. I w takim składzie i moja żona jeszcze dośpiewała wokale, w związku z powyższym w 7-osobowym składzie zrobiliśmy tą płytę. Ja uważam, że podołaliśmy, chociaż łatwo mówię, łatwo nie było. I o ile do Projekt Punk raczej nie sądzę, że będą jakieś powroty, o tyle do akustycznego grania i owszem, planujemy jakieś i koncerty akustyczne, i jakieś tam nawiązania akustyczne. To się będzie pewnie zdarzać, że będziemy coś nagrywać. Teraz na płycie pieśni XX wieku, na przykład utwór Robak, jest nagrane stricte w akustycznej konwencji, no bo już teraz już umiemy to grać. Już teraz wiemy mniej więcej, jak się robi akustycznie aranżacje i tak dalej. Więc ten pomysł, tak jak powiedziałem, sprzed 5 lat polegał na tym, że chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego. Coś świeżego, coś, czego jeszcze nie było. I też uważam, że warto było poświęcić energię i czas na taką płytę. I ona jest też wyjątkowa w naszej dyskografii. Zresztą nomen omen, 5 lat później teraz, też chcieliśmy zrobić coś innego. I stąd był pomysł na płytę Friends for Friends, gdzie zaprzyjaźnione zespoły nagrały piosenki Farbenlede. Tego też jeszcze wcześniej nie było. Ale nie tylko wy wpadliście na taki ciekawy pomysł, bo taki ciekawy pomysł miał też AC Drinkers ze swoim krążkiem, na którym pojawił się m.in. Vader, na którym pojawił się wielu innych artystów, którzy zagrali utwory AC Drinkers. Ale nie, takich płyt jest sporo, tylko że wiesz to, tylko że jest pewna różnica. Ja wiem, o czym mówisz. Ty mówisz o płytach, które się nazywają Tribute To. A ja uważam, że Tribute To to można robić na przykład Tribute To Bob Marley, który już nie żyje. I wtedy Tribute to znaczy hołd dla danego artysty. I na przykład kiedyś wyszła płyta Tribute to Deserter, jakaś tam płyta właśnie Tribute to AC Drinkers i tak dalej, ale to są płyty, które one miały być pewnego rodzaju hołdem dla zespołu. A u nas idea była inaczej, efekt był podobny. Też są inne zespoły, które grają Farbenlede, ale idea była o tyle inna, że nam nie chodziło o żaden hołd. Nam chodziło o zabawę, żeby po prostu nasze zaprzyjaźnione zespoły zagrały nasze piosenki dla własnego, że tak powiem, fanu, jak to się mówi, i dla naszego fanu, żebyśmy po prostu się dobrze przy tym bawili i żeby to było coś inspirującego, ciekawego i takiego, nie hołd lenny, nie jakieś tam ordery, nie jakieś tam tutaj pomniki dla zespołu, nie, nam chodziło o to, że kumple to zrobili, a że tych kumpli mamy dużo, no to 35 zespołów, no bo 35-lecie, a więc trzeba było 35 śmiałków znaleźć, którzy się podjęli tej roli, zagrać nasze utwory. I muszę powiedzieć, że to płyta, która mnie bardzo inspiruje, dlatego, bo niektóre wykonania udowadniają, że nasza muzyka może mieć inny wymiar, o którym ja bym nawet nie pomyślał. Bo to jak Czesław Mozil na przykład zrobił utwór Pozytywka, to ja bym w życiu i w 5 następnych wcieleniach na to nie wpadł. Tak samo jak Jelonek zrobił utwór Coś, czy na przykład Doktor Misio zrobił utwór Chory na Polskę. Więc to jest płyta dalece inspirująca, myślę, zarówno tych, którzy na niej grali, jak i nas, oryginalnych twórców tych piosenek. To bardzo zainspirowało. A to, że tak jak mówisz, takie płyty były wcześniej, tak, tylko że one były trochę inaczej robione, bo na przykład kluczem dobierania zespołów na Tribute To, to jest taki klucz, że niekoniecznie te zespoły muszą się przyjaźnić z tym zespołem, dla którego nagrywają. Bo na przykład, ja powiedzmy mogę szanować twórczość Brygady Kryzys na przykład, a wcale nie muszę ich znać osobiście. Ale nagrywam na płytę Tribut, bo mam szacunek do nich i robię to w szacunku do nich. Podobnie jak Projekt Punk. Myśmy nagrywali na Projekt Punku na przykład utwór zespołu Brak, bo większość kapel, który jest na Projekt Punk, to ja znam, no to fakt. Osobiście się znamy i tam kolegujemy, ale na przykład zespół Brak, nigdy nie było mi dane poznać muzyków zespołu Brak. Więc my grając ten utwór, to zrobiliśmy bardziej ukłon w stronę ich twórczości, właśnie taki Tribute to Brak, tak? A tutaj to nie było coś takiego. To było coś takiego, że kumple kumplom nagrali piosenki. Czyli Friends for Friends, przyjaciele przyjaciołom, przyjaciele dla przyjaciół. Więc nasza idea była troszkę inna, ale masz rację, takich wydawnic już parę było. Ale nie chwaląc się, uważam, że nasze się pozytywnie wyróżnia. To wam trzeba przyznać, a ja jeszcze tylko napomknę, że obok Farbenlede drugim akustycznym zespołem kojarzonym z punk rockiem, na którym danym było być, a wręcz uważam przyjemność, to był zespół Kult Filharmonii,
który bardzo podobno swoim akustyczną odsłoną mi zaskoczył. To sam widzisz. Sam widzisz, że to jest tak, że jednak ten punk rock i akustyczne granie gdzieś tam nie stoi w sprzeczności żadnej. Zdecydowanie, jak wszystko to dobre, wszystko się jej kończy, tak kończy się powoli ten wywiad, a ja mam do ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie. Gdybyś mógł coś młodym muzykom powiedzieć, chcącym grać muzykę reggae, rockową, trochę cięższą, to co byś im powiedział, jakieś takie rady, jakbyś miał z siebie coś powiedzieć? Wiesz co, ja nie jestem żadnym mentorem, żadnym nauczycielem. Sam się cały czas uczę, jak nasz prezydent Duda, który cały czas się uczy. On jedzie w pociągu i się uczy, on wstaje rano i się uczy. Ja też się cały czas uczę. Natomiast przede wszystkim to, jeżeli chodzi o granie muzyki, to trzeba się zastanowić, po co chce się to robić. Bo bez tego pytania i bez odpowiedzi na to pytanie, to nie ma co się brać za granie. Dlatego, bo jeżeli chcesz cokolwiek zrobić w muzyce wartościowego, cennego i takiego, co może na przykład zostawić trwały ślad po tobie i po twoich przemyśleniach i po twoich artystycznych dokonaniach, no to odpowiedzią na to pytanie powinno być tak, że gram muzykę, bo to kocham, bo to jest moja pasja, bo chcę to robić, bo lubię to robić i to mnie kręci. I to jest podstawowy powód, dla którego gram. Jeżeli taka odpowiedź padnie, to ja uważam, że młody zespół już jest na dobrej drodze, żeby coś zrobić. Bo chcieć to móc. Jeżeli chcesz coś zrobić, to zrobisz. I umiejętności można nabyć. To jest wszystko rzecz nabyta. To się da. Ja też kiedyś gorzej śpiewałem, teraz śpiewam lepiej. Mój gitarzysta kiedyś gorzej grał na gitarze, teraz gra lepiej. To tego się wszystkiego można wyuczyć. Natomiast tego, co powiedziałem, się wyuczyć nie da. Albo to jest twoją pasją, albo nie jest. Jak nie jest, to się tego nie nauczysz. Po prostu nie jest. I teraz tak, jeżeli ktoś zakłada zespół, bo chce zrobić karierę, to może ją zrobi. Ale nigdy nie będzie wartościowy. Nigdy nic po sobie cennego nie zostawi. Jeżeli ktoś chce zarobić kasę na muzyce i to jest jego cel. Zakładam zespół, bo chcę zarobić kasę. To pewnie jak będzie parł w tym kierunku, to zarobi tą kasę, bo to się zdarza. Ale znowu, nie będzie to zespół wartościowy i cenny, czy coś zrobi takiego wybitnego dla muzyki, że, bo Beatlesi najpierw pokochali muzykę, a potem stali się bogaci, a nie odwrotnie. Wystarczy zobaczyć im backbeat i patrzeć, jak oni zaczynali. Najpierw musisz pokochać muzykę, więc młodym kapelom chcę powiedzieć jedno. Jeżeli nie kochasz muzyki, to się nią nie zajmij. Jeżeli kochasz muzykę, to zachęcam, idź to, bo możesz coś zrobić cennego, wartościowego, z czego sam będziesz później dumny, będziesz miał satysfakcję, a coś po tobie przy okazji zostanie dla potomnych. To jest jedyna rada. Jak nie kochasz muzyki, to daj sobie spokój. Jak muzykę traktujesz jako jedną z kolejnych przygód życiowych, to też daj sobie spokój. Bo to nie jest tak. Muzyka to musi być częścią twojego życia bardzo ważną, istotną, jeżeli chcesz cokolwiek ważnego zrobić. Bo jeżeli nie będzie jeżeli nie będzie tej spójności w tej twojej miłości do muzyki i na odwrót, że tak powiem, gdzieś tam dostałeś jakiś talent, bo to też jest tak, że ty na przykład jak masz z tyłu gitarę, jak nie masz słuchu, no to możesz sobie 100 lat grać i nie zrobisz tego. Perkusista, który nie ma poczucia rytmu, znaczy ktoś, kto chce być perkusistą, a nie ma poczucia rytmu, no to też nie będzie, bo się nie da. Ja na przykład, powiem ci na przykład, mnie fascynują ludzie, którzy ładnie malują. Ale ja próbowałem i wiem, że się nie nadaje do tego. I nawet jakbym 100 lat ćwiczył, to nie namaluję nic ciekawego, bo nie umiem, nie mam wyobraźni, nie potrafię tutaj jakoś tak, wiesz, zrobić tak, żeby to wszystko się zgadzało. A drugi wyjdzie i pach, 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 pach i nagle patrzysz, to o kurwa, jak zajebiście namalował. A ja tego nie potrafię, więc tak samo jest tutaj, więc ten odrobina talentu zawsze też jest istotna, to fakt. Ja na przykład śpiewać zacząłem w podstawówce. Ja już wiedziałem, że jakiś tam potencjał mam do śpiewania. Ale jak nie masz, to nie musisz być wokalistą, możesz być perkusistą. Więc to dla młodych kapel podstawowa rada. Nie kochasz muzyki, nie graj muzyki. Kochasz muzykę, to już jest pierwszy element do tego, żeby założyć zespół i coś z tym zrobić. Kropka. Jasne, bardzo ci dziękuję. Muzyka nie lubi rozwodów. Czy jak się z nią wiążesz, to raczej na dobre i na złe. Mówi się, że kapitan sam schodzi z ostatni stojącego okrętu.
ja powiem tak, żeby te słowa od ciebie, Wojtek, dotarły, że najpierw przede wszystkim pasja i ciężka praca, które mogą być podwalinami pod sukces dla młodych zespołów. Chcę, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Tak, ale oczywiście, a potem w ślad za tym mogą pójść i pieniądze, i kariera, i dziewczyny po koncertach. Ja to wszystko znam, ja to wszystko przerabiałem. Tylko chodzi o to, że ważne jest, co jest najważniejsze. Rozumiesz, co stawiasz na pierwszym miejscu? Jeżeli pasja jest najważniejsza, to reszta się załatwi, a nie odwrotnie. Bo jeżeli pasja jest na drugim miejscu albo na trzecim, to już nic z tego nie będzie. To jest tak samo, jak ktoś mi kiedyś zapytał, co jest dla ciebie najważniejsze w muzyce. To ja powiedziałem, pasja to jest raz, publiczność to jest dwa, a już pieniądze to jest trzy. Bo to jest to jakby, to jest pokrewne. Pieniądze są, jak na przykład ktoś młody ci powie, albo jakiś muzyk, z którym będziesz rozmawiał, nawet dorosły, dojrzały, ci powie, że pieniądze w muzyce nie są ważne, to ja ci coś powiem. Kłamie. Kłamie. Bo są ważne. Bo żeby kupić struny, żeby kupić dobre struny, dobrą gitarę, dobrą perkusję, wynająć dobre studio nagraniowe, to trzeba mieć pieniądze. Bo jak nie masz pieniędzy, to nic nie zrobisz. Natomiast one nie są najważniejsze i one nie są celem. Celem jest dobra muzyka. Celem jest satysfakcja z tego, co się robi, z własnej pasji. To jest cel. A pieniądze są środkiem do osiągnięcia celu. Czyli chcę nagrać dobrą płytę, muszę mieć dobrą gitarę. Więc pieniądze są potrzebne, ale nie jako cel. A są zespoły, które mówią tak, pasja to jest nieważna, tam co będziemy grali też jest nieważne, byleby kariera była, byleby pieniądze były, to tam ja wam wszystko zagram. Będziecie chcieli hip-hop, zagram wam hip-hop. Będziecie chcieli punk rocka, będzie punk rock. To takie zespoły, uważam, nie zajdą nigdy nigdzie. I to żeby wybrzmiało, to jest ważne. Kolejność priorytetów. Bo młode zespoły zupełnie o tym zapominają. Bo ja wiem, jak gadam z młodymi kapelami, to widzę, o co im chodzi. Wychodzą i mi mówią, wiesz, my byśmy chcieli festiwale, my byśmy chcieli żyć z tego, zarabiać. Ja mówię, a to nie jest takie oczywiste, to nie jest takie proste. Najpierw zrób coś cennego, wartościowego, fajną muzykę, a potem pomyślimy o reszcie. A ty już od razu mi mówisz, że chcesz zrobić karierę, od razu mówisz, że chcesz pieniądze zarabiać, od razu byś chciał to i tamto. Najpierw zrób coś, pokaż coś. A ty ledwo gitarą umiesz trzymać, a już byś chciał zarabiać za te koncerty 100 tysięcy. To tak nie ma. A młode zespoły niestety to je gubi. To je gubi. Czyli na przykład widzą, że starsze kapery mają kasę, mają fury, komóry, samochody, pieniądze. Też by tak chcieli. Ale nie zdają sobie sprawy, że na przykład Kult, który wymieniłeś, to na pozycję, którą ma, to pracuje 40 lat. I to się od razu nie wzięło. Ja sam pamiętam Kazika w latach 80., kiedy oni tam... Kazik kiedyś z powodów finansowych wyjechał do Anglii pracować na budowie. Więc to nie jest tak, że Kult od samego początku, jak powstał, to już był wielkim zespołem. Nie, to trwało latami, zanim do czegoś doszli. Więc cierpliwość to jest kolejna rzecz, którą mogę młodym ludziom polecić. Cierpliwość. A cierpliwi będą wynagrodzeni. A ja jeszcze podsumuję Wojtka, ponieważ przysłała się mądrością narodu, nie od razu Rzym zbudowano, więc do sukcesu dochodzi się powolnymi, systematycznymi krokami. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy oglądali i słuchali ten wywiad, będzie dostępny w formie podcastu. A czy ty, Wojtek, miałbyś coś do widzenia, do powiedzenia do naszych widzów, słuchaczy i swoich fanów przede wszystkim? Przede wszystkim zachęcam do posłuchania płyty Friends for Friends, bo jest to wyjątkowe wydawnictwo i unikalne w naszej dyskografii, a dyskografię mamy dużą i trudno znaleźć coś unikalnego, a to jest bardzo unikalne wydawnictwo. Po drugie, zapraszam na koncerty, bo już starczy tej przerwy covidowej i tego roku siedzenia w domu i oglądania Netflixa i HBO Go i innych rzeczy. Pora wyjść, jak to powiem tak po młodzieżowemu, może nie do końca, ale po męsku, tak? Trzeba ruszyć dupę i wyjść z domu i iść na koncerty, a nie siedzieć i oglądać nawet takie podcasty jak ten. Po tym podcaście od razu fura z domu i na koncerty, i na spotkania z ludźmi, idźcie na piwko z kolegami i tak dalej, bo siedzenie w domu, to zapewniam was, niczego dobrego wam nie przyniesie. Dupy wam przyrosną do krzesła i będziecie siedzieć jak emeryci w wieku 20 lat. Bo niestety tak jest z młodzieżą, że młodzież się chętniej siedzi przed komputerem, niż przychodzi na koncerty. Bo ja na przykład na koncertach widzę dużo więcej tak zwanej dorosłej młodzieży niż młodych ludzi. Młodzi ludzie to wolą siedzieć jak gierki komputerowe i tak dalej. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Poza garbem.
przed komputerem. Więc to jest taka moja rada na koniec, że ruszcie z dupy i idźcie kurna gdziekolwiek, ale nie siedźcie w domu. Starczy już tego siedzenia. Oczywiście, ja również podzielam tę opinię, w związku z tym staram się wychodzić póki możemy i odwiedzać lokalnie. Nie, ja myślę, że jak chcemy, to zawsze możemy. To nie jest tak, że póki możemy. Jak chcemy, zawsze możemy. Tak. Ja w COVID-zie też często spacerowałem po mieście, to nie jest tak. Wychodzić koncertowo miałem na myśli. Tak jest, a to na pewno. I wspierać artystów. Tak, wspieranie artystów polega na tym, że jak nie będziecie kupować płyt artystów, ja nie mówię o Farbenlerze, żeby było jasne, w ogóle. Artystów, którzy wam się podobają. Podoba ci się Farbenlerę? Kupuj naszą płytę. Nie podoba ci się? Nie kupuj. Ale wspierajcie artystów, bo kupując płytę artystów, chodząc na ich koncerty, pozwalacie im przetrwać. I oni będą mogli dla was dalej grać. Nie będziecie kupować płyt, będziecie je ściągać, nie będziecie chodzić na koncerty, tylko będziecie oglądać podcasty, a inne rzeczy z koncertów, albo YouTube'y, to te zespoły za chwilę nie będą miały z czego żyć i będą się rozpadać. To jest bardzo proste. To wy pomagacie nam przetrwać. Bardzo a ważne. Nie my wam. Bardzo ważne. Bardzo my mam pod tym względem, że my dajemy wam jakieś światło w postaci przekazu, jakichś dobrych emocji i koncertów. To jest nasza rola. Ale wy nam możecie pomóc przetrwać, a czasy są ciężkie. To bardzo ważny apel i myślę, że dobrze, żebyście go sobie zapamiętali i chodzili na wydarzenia kulturalne i wspierali wszystkich artystów, bo bez nas nie ma was, bez was nie ma nas. Że tak jest, a jak powiedział mój kolega Paweł Konak, zwany Konio, kultura się liczy. Dokładnie, to ja się jeszcze pożegnam, zamykając ten wywiad. Stay tuned, stay true, stay heavy. Bardzo ci dziękuję, Wojtek. Dzięki bardzo. Spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja. I piórem z twojego skrzydła na wodzie rozumie szlak. Posłuchaj jeszcze raz, to nie wiatr. Daję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz.